14-5. Cokolwiek wysoki rezultat spotkania z Knurowianami. Cieszymy się z ilości bramek, aczkolwiek może trochę boleć ilość straconych bramek. Ale jeszcze mamy dużo do poprawy, jeżeli chodzi o grę ofensywną, także grę obronną, ale jesteśmy dobrej myśli, że do mistrzostw będzie wszystko ok. Tak to wyglądało w drugiej części gry, jakby wszelkie kanony gry, jeśli chodzi o taktykę futsalu, odeszły na bok. No mamy jeszcze sporo do poprawy, do mistrzostw mamy jeszcze parę dni, nawet cały tydzień. No i myślę, że już przygotujemy się bardzo dobrze i będzie wszystko ok. Ale w ofensywie z kolei większych zarzutów czynić wam nie można. No tak, w ofensywie spisujemy się bardzo dobrze, lecz niestety defensywę musimy jeszcze popracować, ale mamy cały tydzień i damy radę. Obaj sięgnęliście już w tym sezonie po złote medale z drużyną do lat 20. Wiemy, jak potoczyły się losy innych biało-zielonych drużyn w tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w futsalu. Zatem? No nie zostało nic innego, jak przywieźć kolejne złoto. Piotrek, czy równie optymistycznie podchodzisz do zawodu w Unisławiu? Tak jest. Powodzenia, panowie. Dziękujemy. Zwycięskie 14-5 spotkanie z MTS-em Knurów cieszy skuteczność. Pewne zachowania w defensywie niekoniecznie. No, skuteczność zawsze cieszy, że gdzieś tam dużo bramek strzelamy. To gdzieś jest zachowane z tego, co się działo we wcześniejszych meczach czy w Grand Prix eliminacyjnych. Na pewno było dzisiaj dużo gdzieś chaosu, słabszych momentów. Wiele rzeczy mi się nie podobało, Musimy popracować nad tym w tygodniu przed mistrzostwami, żeby te rzeczy, które były dzisiaj dobre, wyćwiczyć, wypielęgnować, a złe wyplenić i myślę, że będzie dobrze w mistrzostwach Polski.